Oni dokładnie wiedzą, że wolni ludzie, świadomi swojej siły i godności, wolni ludzie, którzy nie dadzą sobą pomiatać, wolni ludzie, którzy nie boją się mówić głośno to, co myślą i to, co czują, są największym zagrożeniem dla władzy, która chce nad wszystkim bezwzględnie panować. Dzisiaj tutaj, na zewnątrz tej sali, stoi słynne Seicento, pana Sebastiana. On przyjechał dzisiaj na to spotkanie i tak się umówiliśmy, żeby przywiózł, bo odebrał niedawno to Seicento. Bez lampy, zniszczone, odebrał i wie, no jeździć nie będzie, ale będzie być może pokazywał Polakom ten pomnik arogancji władzy. Tej władzy, która, jeśli chodzi o zakupy limuzyn, pobiła wszystkie rekordy świata. Też jeśli chodzi o ilość wypadków. Można by uznać, że to jest jakaś złośliwa anegdota, ale niestety w jednym z tych wypadków też ofiarą stał się ten młody człowiek. Pamiętacie państwo, cała machina państwowa, cała pisowska machina medialna skupiła swój wysiłek po to, żeby go zniszczyć. Tylko dlatego, że naraził się władzy, bo powiedział sobie i powiedział nam bardzo głośno i wyraźnie: nie dam się zastraszyć, nie dam się kupić, będę mówił tak, jak było, a nie tak, jak chce tego władza. Panie Sebastianie, bardzo dziękuję za to, że pan wytrzymał. Jechałem do was i...